z tej strony Snake, zapraszam do kolejnego filmu na moim kanale. Dzisiaj zwiedzimy sobie opuszczony PRL-owski dom. Jest ze mną Sewa i Domi. Cześć, powiedz po prostu. I zwiedzimy sobie, dobra, jesteśmy na parterze. Ty patrz raz po krzyżu, Tutaj mamy telewizor, jakieś stare rzeczy. Ogólnie ten dom jest PRL-owski. A to ptaki. PRL-owski. Jeszcze nie wiedziałem, że dobra. I pa, jaka latarka stara. Seba. Pa, jaka latarka. Ogólnie historii tego domu nie znam. Ale ktoś był w tamtych czasach nieźle ustawiony. Gdzie to? Tu była kuchnia. Lodówka. Jakaś stara kuchenka. Tu naprawdę sprzęt jest PRL-owski. Tu much dużo lata, to wolę tu nie iść. Co jest? Nic. O, tutaj stół spotkań. Ptaszek kolejny. Ktoś był miłośnikiem. Jak nic. Waliza taka oldschoolowa. Ej, patrz, takie światło z regulacją tu było. Jo, to na to ptasie. No, kolejne. To jest telewizor, ogólnie na wypasie naprawdę. Fajne miejsce, albo PRL-owskie układy. Albo to miał jakiś zakład, albo układy. No. Tu obok jeszcze jest zakład, widzimy go w następnym filmie. Na szlak, no. Sporo, spoko. Przynajmniej hałasu nie zrobiłeś. Dobra, a i pokazać najpierw barek, czy tutaj? Barek pokaż. O, pójdziemy sobie do barku. O, tu pianino już rozebrane. Tu muszę uważać, żeby się w ogóle nie rzucać. To jest stary telewizor komunistyczny, znaczy PRL-owski. Lazuryt 208. Tu jest barek, naklejki Pepsi. Kominek nawet się ostał, o kurde. Za chwilę pójdziemy na drugie piętro. Jeszcze tu sierp znaleźliśmy. No sierpa znaleźliśmy. Dwa sierpy. Jeszcze mały sierp. Jak na komunistyczne czasy przystało. Ale młota nie było. No. Dobra, tutaj są łazienki tylko. Nie, tu nie ma co patrzeć. Co to łazienki? Weź ten odpalony. Latarkę? Nie, bo patrz, ona jest odpalona. Ale jest na rozładowaniu. Prąd nie działa, już są skrzynki rozkradzione. Co jest? Ty, a to? Co? Ty nie uwierzysz. Zobacz. Nie. Cała pralka. Nie uwierzysz, cała pralka. No pralka. Nowoczesna pralka. Nowoczesna. Czyli ten dom gdzieś został opuszczony po komunie minimalnie. Zaraz pójdziemy na drugie piętro tego domu. I z zewnątrz go wam jeszcze później pokażę. Idziemy na drugie piętro. Jest jeszcze jedno. Są trzy piętra, ale na to trzecie jest już przegnita podłoga. Jest całe puste, bo tam i całe puste. Jest całe puste i podłoga się tam zapada. No tu już nawet się zapada. Ale jest taka dwupoziomowa jakby. O, tutaj zapraszam. Stare radio. Jaka to jest marka? Unitra. Stare radyjko, Unitra. Przetwory jeszcze. Urna. Najdziwniejsze znalezisko tutaj. No. Zobaczy, czy jest pełna. Nie. Nie, no, nie będę nie poczekał. Tutaj patrzcie, wchodzimy. Sypialnia i to taka na wypasie. Jestem ja w lustrze, pozdrawiam. Naprawdę, sypialnia, no na wypasie. Coś tu było istotnego w tej sypialni? Nie. Pusto.
A coś takiego. Pachnie kościołem jakby. No. Dobry zapach. Tutaj jeszcze sobie... Świeczki, znicze pełne. Znicze pełne. Osiem znicze tam jest. Przestawię ją, żeby... Farby. Świeża. Rok produkcji 88. Nieotwarta. Ciekawe ile to... Ciekawe ile to warte może być. A 88 to jest zabytek, już nie ma. I meble eleganckie. Cena 96 zł i 50 groszy. 1988. To się komuna była. No. Jakby to sprzedać, to by no, trochę się zeszło. No. I to jest jeszcze jedno pomieszczenie, takie ciekawe całkiem. No, dwa pomieszczenia. Tutaj nie za bardzo jest. Jest szafa, znaczy Boże, sofa, kaloryfer, telewizor kolejny, Unitera. Naprawdę dom na... Wiem, że się powtarzam, ale dom jest na wypasie. Tutaj kolejna sypialnia. Ciekawe, ile tu rodzin mieszkało, czy jedna, czy dwie. Oczywiście jak na każdy polski dom, Maryja musi być. Telewizor komunistyczny, Blazet TMP. I dwa grzejniki. Możliwe, że nawet sprawne są. O, właśnie, pokaż winyle. Oryginalne, jak widać. Pusto. Oryginalne winyle. W dobrym stanie. Głównie polskie. Kasety są polskie, polskie winyle. Igna Senator, piosenkarka stary jak świat. Czajniczek. Z doma też ten bardzo dość stara. I świecznik z petami. Z petami się to... Ale już stare. Sporo tych winyli jest naprawdę. Tutaj kolejne. Ale jeszcze... Warszawska. O kurde. Jo. Nie ruszaj tego aż tak bardzo, żeby to się zaraz wiesz. Dobra, żeby się nie zniszczyło. Epa, jaka klamka. Ej. Seba, pa, jaka klamka dziwna tu jest. Taka jak w starych filmach. Stara już schodzi. Tu jest od maszyny, ale maszyna jest na dole. No bo szycie to jest tak, żeby było dokładnie. No. To już byliśmy, na górę nie idziemy, tam nie ma co pokazywać. Na dół, wychodzimy stąd. No, dobra, chodźmy jeszcze tutaj, potrzebę. Dobra. To weź porób właśnie zdjęcie. No i tutaj jest na zewnątrz. Sobie wyjdę. Parkur. Tu jest właśnie teren tego zakładu i tu jest ten dom. I pokażę wam, jak on wygląda z zewnątrz. Jesteśmy tutaj już dosyć długo. Tak ten dom się prezentuje z zewnątrz. Jeszcze jest trzecie piętro, właśnie to jest chyba to poddasze, ale nie ma tam nic, więc nie będziemy tam wchodzić, a podłoga jest w stanie... Nie chcę mówić złym, bo jest bardzo złym, bardzo no, w słabym stanie. Dobrze, domek naprawdę. Jeden z lepszych urbexów, jakie robiłem. Was za dwa tygodnie na urbex tych oto zakładów, które są za mną. Natomiast wy możecie zostawić łapkę w górę, subskrybować, wbić na social media. Do zobaczenia, do następnych odcinków. Siema.